samej ceremonii zaprzysiężenia w Sejmie. Od razu spotkałem się w tej właśnie sali z wszystkimi dyrektorami i dyrektorkami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i zapoznaliśmy się, wprowadzała mnie do urzędu pani profesor Irena Lipowicz. I następnie tak naprawdę ruszyliśmy już do pracy. Pamiętam nawet pierwsze interwencje, które już gdzieś przygotowywaliśmy i o których rozmawialiśmy pierwszego dnia urzędowania. Od tego czasu minęło 5 lat pełnej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, którą to kadencję miałem zaszczyt sprawować przy wsparciu całego biura oraz moich zastępców. Następnie po upływie 5 lat tak naprawdę naturalną koleją rzeczy powinno było być wybranie nowego rzecznika przez Sejm za zgodą Senatu, tak aby nastąpiło naturalne następstwo w tego typu sytuacji. To się nie stało. Mieliśmy kilka sekwencji wyboru nowego rzecznika. Mam nadzieję, że ta ostatnia, już 6. sekwencja zakończy się pozytywnie, ale chciałbym podkreślić, że to, co miało znaczenie z punktu widzenia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest data 15 kwietnia 2021 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny przesądził, że nie mogę wykonywać zadań rzecznika do czasu powołania następcy. Trybunał Konstytucyjny odroczył wejście w życie wyroku o 3 miesiące. Dzisiaj jest 15 lipca, kiedy ten wyrok wchodzi w życie i już od jutra ta postawa nie będzie istniała w polskim prawie, czyli artykuł 4 ust. 3 ustawy o rzeczniku, czyli ten przepis, który pozwala na sprawowanie, wykonywanie zadań w tak zwanym międzyczasie do czasu powołania nowego rzecznika. O konsekwencjach tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jeszcze będę mówił i powiemy Państwu, jak to sobie w najbliższym czasie wyobrażamy. Natomiast chciałbym, drodzy Państwo, korzystając z tej okazji, powiedzieć dwie rzeczy. Ponieważ mam wrażenie, że towarzyszy nam duże zainteresowanie medialne, za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję, to chciałbym skorzystać z tej okazji na obywatelskich i powiedzieć, drodzy Państwo, proszę się szczepić. To jest teraz absolutny priorytet. Powinniśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej osób się zaszczepiło, aby te wszystkie tragedie, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, lat, nas nie dotknęły, albo dotknęły jak w najmniejszym stopniu. I szczepienie się jest moim zdaniem kluczem do rozwiązania tego problemu. Ale po drugie, drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć i też uzmysłowić Państwu, społeczeństwu, że dla mnie praca z wszystkimi współpracownikami i współpracowniczkami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich była najwyższym zaszczytem. Jest to grono osób, które charakteryzują się wysokim poziomem empatii, integralności, profesjonalizmu i zaangażowania. Zarówno te osoby, które się zajmują rozpatrywaniem skarg, jak również te osoby, które zapewniają bieżącą, codzienną obsługę całego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważam, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, niezależnie od tego, kto wykonuje te zadanie, jest takim swoistym naszym dobrem narodowym i chciałbym, żeby mój następca w sposób maksymalny wykorzystał potencjał, który tkwi w tym biurze na rzecz obywateli. Proszę zauważyć, jestem Rzecznikiem Praw Obywatelskich 7. kadencji, natomiast wszystkie wcześniejsze kadencje, za wyjątkiem tragicznej śmierci pana doktora Kochanowskiego, kończyły się w sposób naturalny, normalny, przewidywalny. To jest bardzo rzadkie w naszej rzeczywistości prawnej i politycznej, że mamy naturalne następstwo i mamy pewną pamięć instytucjonalną, która się z tym wiąże. Pamięć, która polega na tym, że osoby pracujące w biurze rzecznika znają problemy występujące w Polsce, ich uwarunkowania społeczne, polityczne, czasami od 15, 20 czy nawet może i 30 lat. I doceńmy to, bo czasami praca właśnie tych wszystkich osób, które pracują w tego typu urzędach, jest niedoceniana, a to jest ten moment, żeby powiedzieć im bardzo serdecznie za to podziękować i zachęcić do tego, żebyśmy właśnie w takim wielkim poczuciu propaństwowości i służby
obywatelskich, doceniali tych wszystkich, którzy pracują na co dzień na tej swoistej linii obrony praw i wolności obywatelskich. I to jest dla mnie najważniejsze przesłanie. Ja nie chcę wchodzić w różne inne analizy dotyczące kwestii związanych ze zmianami, które w Polsce nastąpiły i następują. Przedstawiałem wielokrotnie sprawozdania roczne w Sejmie oraz w Senacie. Komentowałem różne rzeczy, ale ten dzień odejścia jest także dniem swoistego święta Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, bo rzecznicy, jak ci, powiedziałbym, sternicy na wielkim tankowcu się zmieniają. Ja teraz schodzę z pokładu i gdzieś idę do jakichś innych swoich zajęć zawodowych. Natomiast ten tankowiec w postaci Biura Rzecznika płynie, może zmieni trochę kurs, może trochę przyspieszy, może trochę zwolni, ale dalej będzie płynął i to wszystko zależy od tego nowego sternika, ale chciałbym, żeby ten nowy sternik uszanował właśnie ten substrat, te wszystkie osoby, które w Biurze Rzecznika pracują. To jest dla mnie niezwykle ważne i to chciałbym, żeby było moim przesłaniem na sam koniec. Drodzy Państwo, od jutra mnie już tutaj nie będzie, natomiast to nie znaczy, że biuro przestaje pracować. Zadania polegające na wykonywaniu bieżących interwencji i po prostu kontynuowania różnych spraw, które się toczą, będzie wykonywał pan Stanisław Trociuk. Pan Stanisław Trociuk jest, powiedziałbym, związany z Biurem Rzecznika od samego początku. Zaczynał dawno, dawno temu jako młody prawnik, jeszcze w roku 89. Natomiast pan Stanisław Trociuk był zastępcą czterech kolejnych rzeczników praw obywatelskich. Profesora Andrzeja Cola, doktora Janusza Kochanowskiego, pani profesor Ireny Lipowicz oraz mogę dodać, bo dla mnie to jest zaszczyt, że pan Stanisław Trociuk zgodził się także być moim zastępcą. I jestem przekonany, że w tym okresie najbliższym pan Stanisław Trociuk będzie wykonywał swoje zadania w najlepszy sposób, tak jak zawsze to czynił na rzecz obywateli. I chciałbym poprosić pana Stanisława Trociuka o kilka słów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan rzecznik Adam Bodnar, przez prawdopodobnie kilka dni będę kierował Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro będzie działało normalnie, będziemy rozpatrywali wszystkie skargi, które wpływają do biura. Życie nie znosi próżni, upływają terminy procesowe. Wobec tego będziemy również korzystali z tych środków, które ustawa o rzeczniku przewiduje dla Rzecznika Praw Obywatelskich. I mogę zapewnić, że w tym prawdopodobnie krótkim okresie wakatu na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich będziemy się starali w dalszym ciągu efektywnie chronić prawa i wolności w Polsce i każdy, kto czuje się pokrzywdzony działaniami organów władzy publicznej, w dalszym ciągu może zwracać się do rzecznika i liczyć na naszą pomoc. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to jest konferencja prasowa i oczywiście absolutnie mają Państwo prawo zadawania pytań. Jestem gotowy na odpowiedź na Państwa pytanie, przy czym oczywiście proszę, aby były one związane z tematyką dzisiejszej konferencji, czyli z tym zakończeniem urzędowania na rzecz praw obywatelskich. Dzień dobry, Rok Kowalski, RMF FM. Panie Rzeczniku, po części związane z kończącą się Pańską kadencją, bo też w trakcie swojej kadencji Pan tę sprawę kontrolował i nadzorował. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uważa, że cały polski system dyscyplinowania sędziów jest niezgodny z prawem wspólnotowym. Co Pańskim zdaniem ten wyrok oznacza na tu i teraz? I co jeśli nie będzie respektowany przez władzę, a Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu będzie istniała i prowadziła postępowania wobec sędziów? Oczywiście cieszę się z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ jest on zgodny z licznymi opiniami prawnymi, ostrzeżeniami, postulatami, które płynęły z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, także z różnymi postępowaniami, w których uczestniczyliśmy. Cieszę się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwrócił uwagę nie tylko na samą Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, ale na, powiedziałbym, cały system dyscyplinowania sędziów, który przecież
zagraża niezawisłości sędziów oraz niezależności sądownictwa. Myślę, że za wcześnie jest mówić, co się będzie działo z tym wyrokiem. Poczekajmy na reakcję władz i zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Natomiast jestem przekonany, że dla tych wszystkich sędziów, ale także dla reprezentujących ich prawników przed sądami, będzie to ważny argument w tych wszystkich toczących się bądź zapowiadanych postępowaniach dyscyplinarnych oraz immunitetowych i tego typu wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będący wynikiem interpretacji artykułu 19 Traktatu o Unii Europejskiej będzie miał bardzo konkretne przełożenie na toczące się postępowanie. Jeśli chodzi o szczegóły, to myślę, że jest tutaj na sali mój zastępca, którego Państwo wczoraj mieli okazję też może bliżej trochę poznać. Dzięki mediom właśnie pan profesor Maciej Taborowski, także myślę, że pan profesor chętnie mógłby odpowiedzieć na te kwestie, bo oczywiście pan profesor będzie też dalej te sprawy kontynuował. Dzień dobry, zapraszam do Sława Litwińska, pani 24. Ja mam do pana dwa pytania. Pierwsze to takie, że ja wiem, że wyznaczył pan zastępcę, ale jednak jest wakat i będzie on trwał co najmniej tydzień. Czy widzi pan w tym niebezpieczeństwo, że nie będzie osoby, nie przekazuje pan bezpośrednio swojemu następcy pełnienia tego urzędu? I drugie pytanie dotyczy tego, że Komisja Europejska ma wszcząć procedurę dotyczącą w przypadku polskiej dyskryminacji osób LGBT, stref wolnych od LGBT. Chciałbym pana spytać, co pan zrobił dla tego w trakcie trwania swojej kadencji, co pan zrobił w sprawie tych stref, tak zwanych wolnych stref LGBT. Dziękuję bardzo. Oczywiście, drodzy Państwo, sytuacja, w której dzisiaj się znajdujemy, sytuacja, kiedy ze względu na wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego po tych 3 miesiącach od jego opublikowania, nie jest naturalna. Nie jest najlepsza z punktu widzenia zachowania ciągłości funkcjonowania organów państwa. I to jest to, co mówiłem w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast mimo wszystko chciałbym powiedzieć, że doceniam, że politycy podjęli trud znalezienia następcy, wybrania tego następcy, porozumienia się co do niego, ponieważ to eliminuje ryzyko, że ktoś mógłby wykonywać zadania rzecznika, nie mając do tego w ogóle mandatu konstytucyjnego, a przecież takie pomysły się w toku debaty publicznej pojawiały. Także zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówiłem coś takiego, że należy zrobić wszystko, co w mocy, aby zminimalizować skutki tego wyroku i właśnie wybór następcy zgodnie z procedurą konstytucyjną stałoby się taką właśnie minimalizacją tych skutków. Mówię, stałoby się, bo jeszcze oczywiście nie możemy przesądzać głosowania w Senacie, które ma nastąpić 21 lipca, ale wszystko wskazuje na to, że nowy Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie zatwierdzony. I oczywiście z punktu widzenia ściśle konstytucyjnego jest wakat na stanowisku, ale myślę, że Rzeczpospolita sobie z tym wakatem poradzi i obywatele sobie poradzą, a pan Stanisław Trociuk daje najlepsze gwarancje, że będzie wypełniał swoje zadania na rzecz obywateli. Już raz taka sytuacja miała miejsce i trwała dłużej po śmierci pana doktora Janusza Kochanowskiego. Wtedy pan Stanisław Trociuk wykonywał zadania przez ponad 3 miesiące, między 10 kwietnia 2010 roku, a 15 lipca 2010 roku. Także myślę, że po prostu mimo wszystko, kierując się takim duchem propaństwowym, doceniam to, że parlamentarzyści wybrali nowego rzecznika i że w ten sposób te skutki wyroku Trybunału będą mniejsze niż się spodziewaliśmy. Odnośnie drugiego pytania, to bardzo się cieszę, że na koniec mojego urzędowania, 2 lipca, Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że można kwestionować przed sądami administracyjnymi uchwały lokalnych samorządów przeciwko tak zwanej ideologii LGBT. To jest to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest wynikiem kilku postępowań, które w Biurze Rzecznika prowadziliśmy, ale to jest
wyrok, który w pewnym sensie otwiera furtkę do tego, aby w drodze prawnej, zgodnej z polskim prawem, zgodnej z polską konstytucją oraz prawem postępowania przed sądami administracyjnymi, stopniowo te uchwały uchylać i mam nadzieję, że mój następca będzie po prostu kontynuował te wszystkie działania prawne, które dotyczyły tych stref, dotyczyły właśnie zakwestionowania tych uchwał lokalnych samorządów. Jeżeli tak się stanie, to wtedy nie będzie potrzebna interwencja Komisji Europejskiej i wszczynanie tego postępowania przeciwnaruszeniowego. Jesteśmy jeszcze na tym etapie, Komisja przedstawiła tak zwany letter of formal notice, czyli takie formalne zawiadomienie, ale do tego czasu, aż do wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości, jeszcze długa droga i być może w tak zwanym międzyczasie uda się wszystko wyprostować tutaj na gruncie krajowym. Panie Rzeczniku, to jeszcze dwie kwestie, bo jak się okazało, Trybunał Konstytucyjny przychylił się do pańskiego wniosku i sprawa dotycząca wniosku premiera dotycząca wyższości prawa krajowego na gminy będzie rozpatrywana w pełnym składzie w sierpniu. Czy to, że nie stało się podobnie z tą wczorajszą sprawą, w jakikolwiek sposób wpływa na ważność wczorajszego orzeczenia? I druga kwestia, to pańskie pismo do Komisji Europejskiej, w którym zwraca pan uwagę na niewdrażanie konkretnych dyrektyw unijnych. Dlaczego akurat tych dyrektyw, w pańskiej ocenie wyczerpała się droga krajowa, no i także o konsekwencje, jakie może to mieć ze strony Komisji Europejskiej? Dziękuję bardzo za te pytania. Pierwsza rzecz, a mianowicie właśnie dowiedziałem się dosłownie godzinę temu o tym, że jednak pewien skład zostanie wyznaczony do tej sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mógłbym zadać pytanie, dlaczego dopiero teraz? A dlaczego nie wtedy, kiedy formalne wnioski były przeze mnie przedstawiane i które zostały określone przez panią prezes Julię Przyłębską jako apel, który mogę sobie przedstawiać, ale który może zostać przez Trybunał zignorowany. To są poważne sprawy, tak? To są wyroki, które dotyczą, które kwestionują wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepraszam, wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawie traktatu akcesyjnego oraz traktatu z Lizbony, gdzie mieliśmy pełny skład. I dlatego, jeżeli to, co przedstawialiśmy nawet z samego regulaminu Trybunału wynika, że jeżeli sprawa ma szczególnie zawiła bądź ma szczególną doniosłość, to wtedy sam Trybunał powinien przekazać sprawę do pełnego składu. I być może no, ta refleksja przyszła, może przyszła trochę za późno, być może właśnie wczoraj Trybunał nie powinien się był tak spieszyć z wyrokiem i właśnie jednak wyznaczyć pełny skład. I myślę, że to oczywiście będzie wpływało na postrzeganie tego wyroku, ale w przypadku tego wczorajszego wyroku no, zwróćmy uwagę jeszcze na inny element, chociażby na to, że właśnie wnioskowany pewien skład nie zostało to uwzględnione, ale także na to, że w tym wyroku ktoś zgłosił, jak rozumiem, wotum separatum i nawet nie wiemy kto, przynajmniej być może Państwo się dowiedzieli, ale dzisiaj rano śledziłem strony Trybunału i wciąż nie wiem, który sędzia zgłosił wotum separatum, a jest to przecież informacja, do której mamy prawo jako społeczeństwo, który z sędziów decydował się jednak, żeby się nie podpisać pod treścią tego właśnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Także mam wrażenie, że to, że w tej drugiej sprawie, która oczywiście ma szerszy zakres przedmiotowy, sprawa została przekazana na wielki skład, będzie miało to wpływ na taką swoistą legitymizację postrzegania tego wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Drugie pytanie dotyczy pisma do Geera Reindersa, komisarza Komisji Europejskiej, w sprawie niewykonywania dyrektyw dotyczących prawa do obrony szeroko. Drodzy Państwo, Unia Europejska od kilku lat przyjmuje kolejne dyrektywy, które mają na celu zwiększenie naszego prawa do obrony w sprawach karnych. To są dyrektywy dotyczące prawa do tłumacza, dotyczące zasady domniemania niewinności, dotyczące instruowania nas o tym, jakie prawa posiadamy. Jest także dyrektywa dotycząca postępowania w sprawach nieletnich. I my w tych dyrektywach widzimy wielki potencjał z punktu widzenia zmiany polskiego prawa, ale też widzimy, że one po prostu powinny być należycie dostosowane do polskiego prawa. I od wielu lat, podkreślam, od wielu lat na różne sposoby apelowałem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, żeby dostosować treść polskiego prawa do tych dyrektyw. Natomiast ciągle się spotykałem albo z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi, czasami to były
lata mijały i pan minister sprawiedliwości w ogóle nie odpowiadał. Jak przekazywałem monity do premiera, to dostawałem informację zwrotną, że premier przekazał to do ministra sprawiedliwości, a pan minister dalej nie odpowiadał. Sytuacja nabrzmiała już do tego stopnia, że ja nie mam innego sposobu niż właśnie zwrócenie uwagi na ten problem, że te dyrektywy po prostu trzeba wykonać i dlatego takie kompleksowe wystąpienie Zespołu Prawa Karnego zostało przygotowane, ponieważ to jest w interesie nas wszystkich. Czy będziemy mieli pełne prawo do obrony w procesie karnym na każdym jego etapie, czy też po prostu będziemy, to prawo będzie stopniowo ograniczane naszym kosztem, kosztem naszych praw obywatelskich. I liczę na to, że być może ten list uruchomi tak najbardziej chciał proces zmian w Polsce, a jeżeli nie, no to będzie musiała Komisja Europejska jako strażnik traktatów oraz strażnik wykonywania prawa europejskiego tym się zainteresować. Panie Piesecki, OKO.press. Panie Rzeczniku, czy z Panem odchodzą również pracownicy biura RPO? Jaka to jest skala odejść z biura? A drugie pytanie to, czy Pan następca pytał o jakieś rady, jakiego rodzaju to była wiedza? To znaczy, tutaj nie widzę, żeby ktoś odchodził z biura rzecznika. Wszyscy dalej pracują. Te osoby, które miały odejść, już znalazły inne miejsce pracy, na przykład pani mecenas Zuzanna Lucińska-Bluszcz, która jest szefową Fundacji Client Earth i tam realizuje się zawodowo, zresztą też prawda, w dziedzinie ochrony praw i wolności obywatelskich. Ale zasadniczo założenie jest takie, że biuro dalej trwa, biuro dalej pracuje, a zmienia się rzecznik. I oczywiście się domyślam, że następca będzie dokonywać pewnych zmian personalnych. To jest zawsze naturalne, ale bardzo ważne jest to, żeby w pewnym sensie traktował pracowników biura rzecznika jak takich swoistych urzędników służby cywilnej. To jest, mi się wydaje, bardzo ważne. A drugie pytanie dotyczyło, przepraszam, tych hasłów. Czy pan następca prosił o jakieś rady dotyczące funkcjonowania urzędu? Zwyczaj jest następujący, że następcy proszą o tego typu spotkania zazwyczaj po tym, jak są zaprzysiężeni przez Senat, także liczę na to, że pan profesor Wiącek wtedy się skontaktuje. Oczywiście służę wszelkimi radami, z chęcią przekażę różne obserwacje dotyczące funkcjonowania biura, ale także nawet takich rzeczy powiedziałbym dość poufnie, tak? No, przecież my mamy niektóre sprawy, chociażby w kancelarii tajnej, tak? To wtedy nawet wręcz wypada się spotkać i porozmawiać o tym, co w tych sprawach jest i dlaczego te sprawy mogą mieć istotne znaczenie. Moja główna generalna rada jest następująca, żeby nowy rzecznik zrobił wszystko, co w mocy, aby skorzystać jak najlepiej z dorobku dotychczasowego oraz z potencjału zaangażowania, empatii i profesjonalizmu pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I jak się spotkam, to wtedy będę mógł to ze szczegółami przedstawić, na czym to dokładnie polega, bo mi się wydaje, że dla każdego następcy bardzo ważne jest też zrozumienie, jak biuro działa, jakie ma silne strony, jakie tematy są prowadzone i gdzie można dalej skutecznie podejmować różne działania i interwencje. Drodzy Państwo, mam wrażenie, że nie ma więcej. Też bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu także chciałbym podziękować za to, że wykonują Państwo wspaniały zawód, za to, że zawsze mogliśmy liczyć na media, jeśli chodzi o informowanie o działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo nisko się Państwu kłaniam. Cieszę się także, że mogłem służyć takim wartościom jak wolność słowa oraz wolność mediów w czasie mojej kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To była konferencja odchodzącego z Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, tego urzędu. Adam Bodnar zawiesił swój
portret tutaj w gmachu przy Placu Krasińskich. Nie wiem, czy uda nam się wejść na drugie piętro, bo stoi teraz kamera tutaj. Nie będziemy przeszkadzać w wywiadzie, że uda się bokiem przejść. Spróbujmy jeszcze pokazać. Przepraszam, czy można jeszcze wejść na piętro, pokazać naszym widzom portrety? Świetnie, dziękuję bardzo. Proszę jeszcze spojrzeć. Tutaj pani Hanna Machińska, zastępca RPO, która... Wielokrotnie widzieliśmy, choćby podczas interwencji wobec zatrzymanych podczas protestów w intencji praw kobiet w ostatnich miesiącach. Zmarły tragicznie profesor Kochanowski i najnowsza postać w tym panteonie tutaj od '87 roku, od kiedy istnieje urząd RPO. Ja Państwu będę już w tym momencie dziękował. Dziękuję, że byliście tutaj Państwo z nami na pożegnaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Będziemy obserwować, jakim rzecznikiem będzie profesor Wiącek, jego następca. Tutaj pytanie było od mojej koleżanki Agaty Kowalskiej z redakcji właśnie, czy profesor prosił o jakieś rady. No na razie, jak usłyszeliśmy, nie było takich próśb, że tradycją jest spotkanie już po zaprzysiężeniu, więc po tym zaprzysiężeniu myślę, że warto będzie to pytanie jeszcze powtórzyć. A ja zachęcam Państwa do odwiedzin na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest jedna z najlepszych stron polskiej służby cywilnej, potężne archiwum spraw, którymi rzecznik się podczas kadencji zajmował. W tym momencie już Państwu bardzo dziękuję, żegnam się i składam specjalne podziękowania tym, którzy umożliwiają naszą transmisję, po prostu wspierając nas finansowo. Ja wczoraj zostałem zapytany przez moich kolegów dziennikarzy i koleżanki, czy Lex TVN nam również grozi, ta słynna ustawa, o której teraz wiele można przeczytać również u nas. No właśnie nie grozi, ponieważ nasz kapitał jest Polski, to wy, to Polacy finansujecie działanie OKO.press. Robicie to już od 5 lat i serdecznie Wam za to dziękuję. I życzę Państwu dobrego dnia.